No i osobistych relacji też. No ja też, że tak powiem, dzieciństwo mam związane może nie tyle z dworcem, co z całą koleją, bo się na Dąbrowskiego wychowałem bardzo blisko. Torów kolejowych, tam, że się no, można było na przykład nie regulować zegarki, ale jak się odzywały się kryształy, inne szklanki w lodowym, w kredensie, jakieś były takie kredensy modne, piękne. Więc inne to wiadomo, że był jakiś tam wrocławski albo szczeciński, to się właśnie przejeżdżał. Także w tej chwili tam słyszałem o tych apartamentach gościnnych nad grotą, to myślę, że ci, którzy tam będą zamawiali te apartamenty, na do widzenia powinni dostawać dyplom honorowego kolejarza. Poza tym też byłem absolwentem, że tak powiem, przedszkola kolejowego, nie tylko ja, obecnie to Wojciech Bułkowski też tam uczęszcza, pomimo że nasi rodzice nie byli kolejarzami, ale przedszkole się mieściło widzami tego właśnie domu, więc tam żeśmy uczęszczali. Proszę Państwa, ja ten dworzec pamiętam bardzo dobrze. W mojej pamięci ten najstarszy obraz dworca jawi się tak, że wchodziło się do tej głównej sali dworcowej, tak jak tutaj Pani opowiadała, po lewej stronie nie były te kasy i te kasy były bardzo ciekawe, bo do tych kas prowadziły takie balustrady jeszcze po niemieckie, żeby ta kolejka nie tłoczyła się, tylko była ukierunkowana odpowiednio. I później była szyba tam z jakimś okienkiem, później to zradiofonizowano, ale wcześniej nie. Ona się nie otwierała w żaden sposób. I po tym była taka bajka, gdzie kładło się wyliczone pieniążki, albo a pani i pani bajką to do siebie przeobracała, po czym wkładała tam resztę i bilet i oddawała z powrotem, prawda, kupującemu. Dalej później tam faktycznie na środku były też takie właśnie masywne, duże ławy, gdzie się spało. Odkąd pamiętam, ten dworzec zawsze był pełny ludzi. Pełny ludzi. Latem to w ogóle była masakra, bo wtedy w tamtych czasach nie było raczej autobusów na wiele. Autobusy, jeżeli były, to jeździły po wsiach okolicznych i tak dalej. Także dworzec Piłsudski to było jedyne połączenie ze światem, takim szerszym, większym. Tak się układały studia giżyczan, bo były pociągi do Wrocławia, więc po drodze były tam Toruń, Poznań, Wrocław, ci, co kończyli studia tam, i w drugą stronę do Szczecina, czyli Gdańsk. No dalej, w Szczecinie to raczej nie studiowali ludzie giżyccy. I proszę Państwa, była ta kasa towarowa, gdzie piętrzyły się walizki. Pamiętam te walizki. Teraz już nie ma walizek. Kiedyś to była atrybut podróżny. Najważniejszy, walizka z okuciami, taka to była taka wzmocniona tykta jakaś, prawda? Wyniszczone te walizki. Jak ktoś gdzieś był za granicą albo w tylko na czas, to miał nalepkę na niej, prawda? I to one się tam piętrzyły na tych stołach. Taki blat był, bo też na to się to wykładało. Tam ważono to, prawda, wysyłano i tak dalej, i tak dalej. Był ten kiosk ruchu taki półkolisty. Była świetlica, gdzie było zacisznie, spokojnie i ja pamiętam, tam można było chlać herbatę wypić w jakimś czasie. Były, proszę? A to już później, ale ja mówię o starszych czasach, były gazety. Były gazety, były jakieś tam gry. No i proszę Państwa, bar. Bar to jest taka piosenka Krzysztofa Klęczona, Port, gdzie on śpiewa, że port to jest poezja rumu i koniaku. Bar w Nagierzyskim dworcu to była poezja wódeczki, piwa i śledzika po japońsku, czy tam, prawda, ogóra, czy coś innego. Ogórków tego tam nie było, ale były znakomite tatary. Te tatary pamiętam jeszcze z lat 80., bo pracowałem wtedy w RSW na Gdańskiej. Jak była przerwa, to się wypadało na tatara do baru dworcowego. Poza tym, proszę Państwa, ja nie wiem, jak tam było z tą bezalkoholowością tego baru, ale to był jedyny w Giżycku lokal nocny, ponieważ bar był czynny non-stop 24 godziny z przerwą między 5 a 6 na sprzątanie. Wtedy wszyscy goście zek i ściera i później znowu się otwierało. I tam były dwa rodzaje gości. Podróżni tam raczej rzadko zaglądali, bo zrazu wyskakiwali z pomocami. Bardzo często też bywalcy, którzy zdążyli wyjść, zostali wygonieni przez panią bufetową, już dalej nie docierali, tam zalegali na jakiejś ławce czy czymś w tej głównej hali. I tam były dwa rodzaje gości.
Niedopici goście z miasta, którzy po 10 godzinie walili tam, gdzie jeszcze można było się napić, czyli na dworze, ale też bardzo specyficzny gatunek klienta. Były torowiska, były składy węglowe i tam byli ludzie, którzy za jakąś tam dniówkę, czy nawet od wagonu rozładowywali te nagrody z węglem, między innymi mój sąsiad, nie wspomnę nazwiska, ale bardzo ważna postać, potężna osoba, który w zasadzie zawodowo trudnił się rozładowywaniem tych wagonów węglowych, od razu dostawał tam w tej budce pieniądze, po czym niewiele myśląc przez tory przełaził na drugą stronę i zalegał tam w tym barze dworcowym, aż żona, która wiedziała, gdzie go szukać, po 2-3 dniach go stamtąd wyciągała. Proszę Państwa, tam było, no ten bar był taki charakterystyczny. Pachniało tam ścierą, taką klasyczną, perlowską ścierą, prawda, było piwo, była też wódeczka. Różnie z tą wódeczką bywało, ale bywała wódeczka, którą można tam było sobie pod śledzika wypić. Z tym, że no, większość klienteli gustowała w piwie, bo było tańsze i lało się tam, że tak powiem, strumieniami. Wojna o ten bar trwała bardzo długo i tu mam właśnie taką ciekawostkę, tylko pozwolicie Państwu, że okulary założę. Potrzymaj. Potrzymaj. Koniecie tutaj wszystkiego. Nie, fragmenciki. Okulary. To jest artykuł z Głosu Olsztyńskiego. Burza. Jeszcze nie było Gazety Olsztyńskiej, był Głos Olsztyński. Z 20 listopada 1963 roku zatytułowany Burza wokół piwa. No to okazał piwo chodzi, chociaż ja pamiętam, że tamtą budeczkę też bardzo chętnie polewałem. Tu Krzysztof mówi, że całość listopy wkrótce roznoszył. Tam jakiś akapit tylko. Komuś może się to wydać dziwne i chyba racja, bo cała historia jest rzeczywiście niecodzienna. Wiadomo, w barze dworcowym w Giżycku rozgrywały się niejednokrotnie w godzinach wieczornych gorszące sceny w wykonaniu pijanych mężczyzn, którzy w poszukiwaniu alkoholu zachodzili tu na piwko i hałasując długo w noc wystawali przy bufecie. Gorszyło to oczekujących na pociągi podróżnych, było nieustannym źródłem kłopotów załogi stacji i zagadowcy, który niejednokrotnie wysyłał postulat wycofania piwa ze sprzedaży na dworcu. I to dziadek walczył. Tak, ale okazuje się, że PKP nie było właścicielem baru. Właścicielem baru było MHD. To była firma Miejski Handel Detaliczny. Bez echa jednak pozostawały te apele. Dopiero ostatnio postulat ten zainteresował Komisję Turystyki Komitetu Powiatowego PZPR oraz Komisję Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Publicznego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, którego poparły. W wyniku tego Wydział Handlu Prezydium PRN pismem z dnia 7 listopada bieżącego roku nakazał dyrekcji MHD wycofanie z podłogowego baru na dworcu piwa, a na jego miejsce wprowadzenie pełnego asortymentu innych napojów chłodzących, z piwem słodowym łącznie. Także proszę Państwa, jak myślicie, że kiedyś mieli jakieś problemy, to piwo to jest i wódka, to są napoje chłodzące. Tak się schłodzi. Wydawało się więc, że ropiejący wrzut został bezpowrotnie przecięty. Zwróćcie uwagę na ten język tamtych lat. Ropiejący wrzut został bezpowrotnie przecięty. Nic podobnego. Na stacji nadal sprzedaje się piwo, a dyrekcja MHD odwołała się od decyzji Wydziału Handlu do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Czym motywuje dyrekcja swoje odwołanie? Główny argument, który w jej przekonaniu ma przemawiać za utrzymaniem sprzedaży tego napoju na dworcu, to stwierdzenie, że w takim wypadku Giżycko byłoby jedynym miastem w kraju, gdzie na dworcu nie można napić się piwa. Mocny argument, prawda? No, skurczmy się. Na tyle, nie tyle mocny, co po prostu śmieszny. A jeśli Giżycko, zapytajmy wzorem dyrekcji MHD, jest równocześnie jedynym miastem w kraju, gdzie na dworcu co wieczór oglądać można za darmo, a jeśli jest się w podróży, to przymusowo zapijaczone gęby wyzywające zachowujących się osobników, okupujących bez reszty ciasne pomieszczenie baru, który ma posłużyć nie tylko piwoszom. To co? To ma się tolerować ten stan, bo tak jest w całym kraju?
nie ma w Giżycku warunków, a na pewno ich nie ma, do sprzedaży piwa w bufecie na stacji. Znakomite warunki. Więc się go nie powinno sprzedawać bez względu na to, że przyniesie to niewątpliwy uszczerbek utargom baru, o co chyba głównie dyrekcji MHD chodzi. Proszę Państwa, no, takie i to jest jeden z wyjątków, ale jak przyglądałem głos olsztyński na przestrzeni do w zasadzie do przewinienia w gazety olsztyńską, no to powrót, ten bar dworcowy na dworcu w Giżycku powracał jak bumerang, przeważnie przy jakiejś okazji, że ktoś tam, nie wiem, ważniejszy, albo ktoś dziennikarzy przez Giżycko przejeżdżał i chciał się też tam napić, a mój kolega sąsiad rozlał to piwo czy coś innego, więc zaraz się pojawiał materiał. W każdym razie, no, trochę mi szkoda tego baru dworcowego, bo to był folklor wybitny i, proszę Państwa, no to był głęboki PRL i mieliśmy ten nocny lokal w Giżycku. W tej chwili mamy zaawansowany kapitalizm, hotele się buduje siedmiopiętrowe. A nadal takiego całodobowego lokalu, gdzie się napoje wchodzącym człowieku raczy. Jak to nie ma Orlen, stacja Orlen. To jest całodobowy lokal. Ale to zawsze muszą być jakieś dworce albo stacje, prawda? Całodobowe. Tak. Dziękuję bardzo za wyniki bardzo. Proszę Państwa, jak się okazało, no, ta wojna o piwo na dworcu została przegrana przez autora czy zwolennika tego rozwiązania, bo ja przeczytałem posiedzenie, te wnioski z tej komisji konferencji sprawozdawczo-wyborcze miejskiego PZPR 68 roku.